Witamy serdecznie. Ostatnia część konferencji to czas, który modelowany jest przez Państwa pytania. Te pytania spłynęły, bardzo dziękujemy za każde zadane pytanie. No i nasza teraz rola, by odpowiedzieć na nie. I znów tutaj muszę nadmienić, że nie wiem, czy jesteśmy w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale postaramy się, tak jak tutaj już Małgosia wspomniała, że jeżeli nawet nie padnie pełna odpowiedź, spróbujemy odpowiedzieć w inny sposób. Zachęcam Państwa również do obejrzenia całego materiału i z tej odsłony, ale też i z pierwszej, bo być może gdzieś podczas wykładów, podczas panelu również znajdzie się odpowiedź na postawione pytania, na różne trudne zagadnienia, bo przemoc jednak jest dosyć trudnym problemem. Nieraz to już zostało powiedziane. Tak więc dziękujemy za te pytania. No więc w naszym panelu mamy gości, którzy dzisiaj występowali, zarówno podczas wykładów, jak i panelu. I może przejdźmy już bezpośrednio do pytań. Pierwsze pytanie dotyczy naszych emocji, naszych odczuć. Brzmi ono tak, czego boimy się najbardziej, gdy chcemy porozmawiać o naszej sytuacji w domu? Myślę, że chodzi tutaj o taką sytuację trudną, przemocową być może, z kimś, może z kimś ze zboru, być może z pastorem. Jakie mogą towarzyszyć nam emocje, a może jakie bariery? Może ja spróbuję zacząć. Z tego, co ja się zdążyłam zorientować, to jakby pierwsza rzecz, która, myślę, że to też już wspomniałam co nieco, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to jest takie uczucie wstydu, strachu, poczucie winy. Jak to ja mam mówić coś złego o moim partnerze? To jest taki brak lojalności i trzeba się zmierzyć najpierw z tym, co się w człowieku w środku dzieje w takiej sytuacji. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa, która się też może pojawiać, to jest: inni mają takie udane małżeństwa, a u mnie jest problem. Jaki to wstyd? Jaki to wstyd? Ja stracę twarz, zwłaszcza kiedy mówimy tutaj o osobach, które na przykład pełnią jakieś funkcje, tak? Są rozpoznawalne, powiedzmy, odpowiedzialne funkcje właśnie zajmują. No to jak? Jak ja zostanę odebrana? Tak? Takie poczucie właśnie wstydu, strachu, ale też zmaganie z poczuciem winy wobec braku lojalności. Tak? To może gdzieś tam w środku być, wobec tego partnera. To ten strach bym jeszcze rozwinęła, dlatego że strach nie jest tylko przed tym, co o mnie pomyślą, czy jakie będą konsekwencje tak na zewnątrz, ale strach przed osobą, która tą przemoc stosuje. Powiem wam, że ja kiedyś, w związku z tym, że już wspominałam właśnie, że mąż pracuje w policji, to czasami tam opowiadał o różnych przypadkach i zdarzają się takie przypadki. Tu chyba Zdzisław też wspomniał, że osoba przychodzi na przykład zgłaszać o przemocy współpartnera, no na ogół męża, że stosuje przemoc, zakłada niebieską kartę, a potem się z niej wycofuje. Albo wręcz jest pobita i wszyscy jej namawiają, no to idź, to zrób tą obdukcję, żeby mieć to świadectwo, bo w razie czego będziesz miała potem pomoc, a ona nie idzie. I ja sobie kiedyś tak myślałam, jak nie weszłam w ogóle w temat przemocy, no to jej wina, tak? No nie chce pomocy, to zasługuje na to, co się dzieje. I to jest najgorsze, co możemy sobie pomyśleć, dlatego że ta osoba często nie jest w stanie nic powiedzieć. Tak bardzo żyje w strachu i w poczuciu własnej winy. Ona, osoba, która ulega przemocy przez wiele lat, ma już taki schemat, że jej się to należy, że ona zasługuje na tą przemoc. I bardzo często jest tak zniewolona, że ona nie jest w stanie sama poprosić o pomoc, jeżeli jej ktoś z zewnątrz nie uświadomi, że to, co się dzieje w jej związku, nie jest tym, co powinno być. Dziękuję, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze też warto podkreślić to, że osoby, które chcą się zwierzyć ze swoich problemów w domu, boją się, że się to rozniesie. Bo nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale to jest coś, na czym wiele osób nie panuje. Ktoś przychodzi,
mówi o swoich problemach i prosi, żeby nikt albo żeby ta osoba nie przekazywała tego dalej. Ale niestety jest często tak, że niestety nie zostaje to właśnie w obrębie tylko tych dwóch osób. I są wtedy te bariery, żeby szczerze przyjść, otworzyć się i zachować pewne rzeczy między sobą. Ja może w formie dygresji powiem coś o dyskrecji. Osoby, które pełnią w zborze takie stanowiska, funkcje, od których się wymaga zaufanie, muszą sobie uzmysłowić, że nawet wtedy są zobowiązane do dyskrecji, jeżeli osoba, z którą była w dobrych, zażyłych stosunkach i zwierzyła jej się coś, nawet gdy stanie się dla niej wrogiem, to dalej ma dyskrecję zatrzymać. Taka jest zasada i takie wśród pastorów obowiązują zasady. Czy ja wam powiem, że ja nie wiem, no muszę powiedzieć bardzo szczerze, że ja na przykład do pastora w naszym zborze mam pełne, stuprocentowe zaufanie, że jeżeli coś mu powiem i poproszę, żeby tego nie mówił, bo to jest między nami, to nikomu nie powie. Więc myślę, że można takie osoby znaleźć, ale faktycznie no może powinniśmy też działać i jakoś propagować tą wiedzę, że właśnie to jest niezwykle ważne, żeby budować tą atmosferę zaufania w naszym kościele, bo osoby, bo być może dzieje się źle w różnych związkach, ale te osoby faktycznie może nie mówią, bo nie mają takiej zaufanej osoby, której by mogły powiedzieć. Natomiast w takiej sytuacji ja bym powiedziała, może to dziwnie zabrzmi, ale jeżeli nie ufasz nikomu w kościele, idź do opieki społecznej, idź na tą policję. No, no czasami to są takie, lepiej zrobić cokolwiek, niż nie zrobić nic. Tak, to prawda. To chyba nie chodzi też tylko o zaufanie, ale oczywiście to się do tego też sprowadza, ale utrata jakiegoś rodzaju wizerunku, który się ma wewnątrz zboru, być może również takiego wyobrażenia o sobie jako chrześcijaninie, który być może nie dał rady, nie udało mu się, co zupełnie nie powinno mieć tutaj powiązania z sytuacją przemocową, prawda? Więc ta kwestia też powinna być jakoś no, dobrze zrozumiana, że bycie dobrym chrześcijaninem, a ofiarą przemocy, to są troszeczkę rozłączne sprawy. I że ofiara przemocy nie jest winna temu, że podlega przemocy. To jest chyba ważne, żeby powiedzieć, że to nie ona jest winna. Zwróćcie uwagę, że jak są koła anonimowych alkoholików, to później są takie przybudówki, też koła dla rodzin, które są współuzależnione, chociaż nie piją alkoholu, ale wpadają w taki krąg, takich mechanizmów psychologicznych, gdzie zachowują się w sposób nieracjonalny. I żeby ich ratować, to wiele trzeba czasu poświęcić na rozmowy, żeby im wytłumaczyć, że zasługują na szacunek, na zwyczajny człowieczy szacunek. Ja pamiętam taki przykład, może trochę, no w zasadzie w temacie, jak pewna osoba, która jest rodziną zastępczą, opowiadała, że przyszło do nich dziecko, chłopak, który zdziwił się, że tak w domu może być. Bo wyszedł z rodziny patologicznej i on był tak przyzwyczajony do tego, że to jest ta norma, że wszedł do rodziny, która funkcjonuje prawidłowo i on się zdziwił, on miał oczy otwarte. I myślę, że o tym trzeba pamiętać, że to, że my jesteśmy, na przykład osoba, jeżeli ulega przemocy, to może zadać sobie pytanie, że może to nie jest norma, zweryfikujmy, nie, zweryfikuję z kimś. I to, jeżeli ktoś się boi faktycznie, jeżeli ma ktoś opory przed utraceniem wizerunku, czy w ogóle boi się czegokolwiek, czy kogokolwiek, to może niech pozadaje pytania, żeby dowiedzieć się, jak jest u innych. I wtedy to obudzi czasami taki proces myślowy, który, o, to tam jest inaczej, to może coś jednak mogę zrobić z tym i zmienić. Z tym czasem to też tak jest, że jak ktoś już zacznie mówić, to inne osoby też zaczynają mówić, okej, ja też mam problemy, prawda? I czasami ktoś, kto się wreszcie odważy, może pomóc innym też wyjść z tej swojej skorupy i z tego swojego właśnie zamknięcia, gdzie sama się zmagam, czy sam się zmagam z tymi problemami, a inni nie mają tych problemów. Jeszcze taka kolejna rzecz, która może być pomocna właśnie dla takich osób. Jeżeli otworzymy Biblię i poczytamy sobie historie, które tam są zapisane, jakie tam były problemy w rodzinach, w małżeństwach, Pan Bóg tego nie ukrywał, nie zamiatał pod dywan. Dlaczego? Bo On
nie jest Bogiem, który chce, żebyśmy my trzymali w tajemnicy zło. On chce o tym mówić i chce pokazywać, że to prowadzi do złych konsekwencji, więc to też powinno nam dodać odwagi do tego, okej, to też były rodziny ludzi wierzących, a jednak mieli problemy. To może nie jest ze mną aż tak strasznie, to może ja też mam prawo udać się po pomoc, to może Bóg nie odrzuca mnie i mojej rodziny i tak dalej, prawda? Jakby za tym idzie cały szereg różnych myśli, które mogą być jednak pozytywne i zachęcające do tego, żeby jednak się odważyć. Może jeszcze kilka słów o pozycji dzieci w takich momentach. Pewnego razu w rodzinie, w której naprawdę się działo źle i była przemoc maksymalna, to w rozmowie z dzieckiem, to dziecko mówi do mnie, ale my nie jesteśmy rodziną patologiczną. To jest cenne, żeby mieć taki wizerunek, że nie pochodzi się z rodziny patologicznej. Więc istnieją konkretne powody członków rodziny, aby nieraz utajniać całą tą kwestię, bo oni chcą być postrzegani jako normalni ludzie. Jako szczęśliwa rodzina. Tak, tak. I my powinniśmy pomóc tym osobom odzyskać wiarę w siebie, a jednak odciąć się od i eliminować te zachowania. My wyraźnie musimy powiedzieć, że my nie eliminujemy osoby, my chcemy wyeliminować niepożądane zachowania. Ale ja myślę, że ludzie mogą się też bać oceniania. No i niestety, no jesteśmy ludźmi, tak czasami jest, że ktoś przychodzi do nas powiedzieć nam, że coś się źle dzieje, a my od razu przychodzimy, zanim wysłuchamy do końca, to my już wiemy, jak to ocenić, jak osądzić, kto jest winny. Tu w poprzednim panelu dużo było właśnie o tym, o takiej uważności i o takim, no takim zachowawczym podejściu do takich sytuacji. I fajnie by było, jakbyśmy wszyscy nauczyli się słuchać. Po prostu słuchać. Bez włączania tego modułu oceniania i osądzania. Tak, to jest bardzo ważne. Myślę, że wtedy ludzie by chętniej do nas przychodzili. Ja tylko jeszcze powiem, że taka koncepcja szczęśliwa rodzina to w zasadzie współcześnie w psychoterapii chyba nie istnieje. Każda rodzina ma problemy, tak? To znaczy psychoterapia w rozumieniu, współcześnie rozumieniu tych psychologicznych mechanizmów, jakie są wewnątrz rodziny. Tak, no, jak spojrzymy właśnie Adam i Ewa, pierwsza sytuacja, już się nawzajem oskarżają. No przecież, czy oni mieli najlepsze możliwe warunki do tego, żeby... Pierwsza taka zapisana tam nie było. Zgodzę się trochę z tym, dlatego że zazwyczaj do nas przychodzą rodziny, które mają problemy i my na podstawie tej próbki kształtujemy obraz całości. Pewnego razu, będąc przekonany, że wszyscy musieli się kiedyś kłócić, bo ja uważam, że moje małżeństwo było fantastyczne, a nieraz się posprzeszaliśmy wyraźnie. Pytam się, czy jest tutaj chociaż jedno małżeństwo, które się nie kłóciło? A tu dwoje ludzi dźwiga palce. I tak patrzą na siebie, myśmy się chyba nigdy nie pokłócili. I wierzę im, bo bardzo miłe, fajne małżeństwo. Więc, ale to są wyjątki. Są wyjątki. Ale pięknie, że są wyjątki. Tak, to bardzo dobrze i pozytywnie świadczy o takich na pewno małżeństwach, jak są wyjątkami, ale cały czas musimy jednak pracować nad tym, by to małżeństwo, ta rodzina była wyjątkowa. I też nie bójmy się właśnie rozmawiać, mówić. Nie bójmy się też wyrażać to, co jest w naszych rodzinach. Przejdźmy do kolejnego pytania. Dużo poświęciliśmy czasu podczas tej odsłony konferencji o roli Kościoła. Co Kościół może, co Kościół powinien zrobić? I teraz takie pytanie dotyczy, no właśnie, tych dysfunkcyjnych sytuacji, a szczególnie rozwodu z powodu przemocy. I jakie jest stanowisko Kościoła w sytuacji rozwodu z powodu przemocy, ewidentnej przemocy w danej rodzinie? Czy Kościół ma jakieś narzędzia, które mogą, nie wiem, właściwie ocenić sytuację, kiedy dwoje ludzi się rozstaje właśnie z powodu rozwodu? Z całą pewnością społeczeństwo nigdy nie jest statyczne. Ono jest dynamiczne. I opinie, i sytuacja, która była za czasów Mojżesza, która była za czasów Jezusa Chrystusa, a znowu 2000 lat później jest nieco inna. Pan Jezus skomentował to w ten sposób, patrząc na słuchaczy, którzy pytali się, czy można dla każdego powodu opuścić kobietę. Powiedział, Mojżesz
ze względu na waszą zatwardziałość dopuścił do tego. A teraz jakie są czasy? Lepsze czy gorsze niż za czasów Mojżesza? Odpowiedzmy sobie sami. W każdym razie jestem przekonany, że przysięga małżeńska zobowiązuje mnie w całości, a nie tylko do wierności, a nie muszę już ją kochać, ani się opiekować nią. Prawda? Więc stanowisko Kościoła było takie rozszerzające. Z pewnością wyszliśmy od tego punktu, że wierność, złamanie wierności jest podstawą rozwodu. Następnie doszły takie kwestie, które my jako mała struktura zanurzeni w olbrzymią makrostrukturę, coś tam przeciekło. I okazało się, że jeżeli są jakieś odmienności seksualne, które godzą w odczucia jednej strony, to ona może nie zgodzić się na trwanie w małżeństwie z drugą stroną, która jest na przykład biseksualna albo ma jeszcze inne jakieś swoje specyficzne tam odczucia w zakresie seksu. Ale tam, gdzie jest przemoc, to jest następna kwestia. Tylko jak zdefiniujemy przemoc? Bo przemoc to nie jest układ zero-jedynkowy, tylko cała taka dymensja, prawda? Szeroka. I ja myślę, że tam, gdzie... Ja myślę, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale w sytuacji przemocy fizycznej nikt nie jest zobowiązany trwać w małżeństwie, jestem o tym przekonany. Ale jeżeli ktoś używa narkotyki, druga strona, czy alkohol, druga strona pod drzwiami cały dzień musiała stać, bo ktoś nie chciał ją wpuścić, załóżmy, że taka sytuacja, bo tam był pod wpływem narkotyku czy alkoholu, to też powstaje pytanie. A jeszcze zasygnalizuję jedną kwestię, że nasz Kościół nie jest absolutnie jednorodny. I na Zachodzie nie dyskutowano by, nikt by takie pytanie nie postawił, bo by było oczywiste, że tam, gdzie jest przemoc fizyczna i taka psychiczna, która zagraża zdrowiu, nie ma mowy, żeby osoba była zobowiązana do małżeństw, trwania w małżeństwie. U nas sądzę, że w naszej przestrzeni geograficznej to wywołuje to właśnie jeszcze namysł i pytania, ale tak jest moje przekonanie i każdy pastor w swoim sumieniu, kierując się zasadami generalnej konferencji, podejmuje decyzje, ale właśnie te interpretacje myślę, że muszą uwzględniać szacunek każdej z tych osób i jej człowieczeństwo. Przypomnę jeszcze jedno. W dawnych kulturach na wschodzie było kilka takich zasadniczych kwestii, które musiały obie strony spełnić nawet przy bigamii. Tak jak dach nad głową, jedzenie, ubranie, pożycie małżeńskie. To były cztery kwestie. Jeżeli ktokolwiek, jeżeli mężczyzna nie zagwarantował kobiecie chociaż jeden z tych czynników, to ona była wolna i mogła odejść od niego. No bo jak nie dostała jeść, nie dostała dachu nad głową, jeżeli nie było pożycia małżeńskiego, jeżeli nie miała ubrania, no to po co trwać przy takim mężczyźnie? Nie chciałbym, aby moja wypowiedź była nadmiernie interpretowana rozszerzająco, ale w świetle tych wszystkich wypowiedzi, które tu mamy i widzimy nieraz tragedię ludzi, to nie ma podstaw, żeby kochać. Nie jesteś w stanie kochać kogoś, kto cię wazonem bije. A znam takie przypadki. On nic nie zrobił, tylko wazonem tam kogoś potraktował. Myślę, że odpowiedzią też na to pytanie będzie lektura prawa zborowego, bo obecna wersja prawa zborowego wyjaśnia również sytuację rozwodu z powodu przemocy i ewentualnych spraw dyscyplinarnych, jeżeli takie wchodzą. Więc zachęcamy te osoby, które interesują się odpowiedzią na to pytanie, by właśnie sięgnęły po lekturę prawa zborowego. Ja tylko powiem jeszcze taką jedną uwagę, bo być może faktycznie dobrze mieć te wszystkie zasady w jakiś sposób skodyfikowane,
ale na pewno one nie będą w stanie ująć całej różnorodności sytuacji, które się wydarzają w życiu. Możemy sobie przypomnieć reakcję Jezusa, kiedy się spotkał z kobietą przy studni. On wiedział, jak trudne niech będzie, albo jak błędne niektóre mogły być jej wybory i w jakiś sposób wykazał zrozumienie, prawda, dla niej. Więc tak ciężko wpasować tak no, zróżnicowane historie życiowe do takiego dokumentu, jakim jest prawo zborowe, no, ale rozumiem, że on jest potrzebny. Jeszcze jeden taki mały szczegół, że prawo do rozwodu to nie jest automatyczne prawo do wstąpienia w następny związek małżeński. Tak, to na pewno jest też bardzo ważne zagadnienie. To przemyśleć, o czym my mówimy. I pytanie, jaki ma kontekst. Tak, często osoby, które są ofiarami przemocy, wychodzą z takiego założenia, że jeżeli rozwodzą się, to mają prawo do ponownego związku. No to są bardzo trudne sprawy, trudne sytuacje indywidualne, może różne tragedie tych ludzi. W każdym razie warto jeszcze gdzieś tam szukać odpowiedzi na te pytania. Proszę, Małgosiu. Tak, jeszcze mi taka przyszła myśl a propos tego, czy ja mogę kochać kogoś, kto wali mnie wazonem. I teraz jak my rozumiemy tę miłość? Wiecie, bo czasem właśnie my sami sobie nakładamy takie pojęcie kochać, czyli godzić się na pewne rzeczy, na wszystko i być takim pokornym, cichym. Pan Bóg wyraźnie mówi, miłuj bliźniego swego i upominaj go gorliwie. Czyli zobaczcie, jeżeli ktoś mi robi krzywdę, to wyrazem miłości będzie to, że ja uniemożliwię tej osobie robić to po raz kolejny i zadbam też o siebie, bo ja mam miłować tego bliźniego tak jak siebie samego, czyli ta miłość się będzie przejawiała w tym, że ja nie będę milczeć w tej sytuacji, nie będę udawać, że to jest okej, bo to właśnie nie jest miłość, bo ja wtedy pozwalam temu drugiemu człowiekowi, żeby on krzywdził mnie, a skoro ja jestem świątynią Ducha Świętego, a jeżeli ktoś zniszczy świątynię, to tego zniszczy Bóg. Rozumiecie, za tym idzie cały szereg różnych kolejnych konsekwencji. Więc właśnie dobre zrozumienie miłości. Pan Bóg, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, w przejawie swojej miłości pozwolił im ponieść skutki. Oni już nie mogli mieszkać w tej przestrzeni. To był wyraz też miłości, prawda? Więc To jest jakby kwestia właśnie zrozumienia tego, tylko z jakim duchem ja to robię, tak? Czy chcę się zemścić, czy ja te trudne emocje, które się we mnie pojawiają w takich sytuacjach, kiedy dzieje się źle, idę z tym do Pana Boga, najpierw filtruję przez Niego, z Nim to rozwiązuję, a potem szukam rozwiązań dobrych, które są właśnie bezpieczne, zabezpieczające mnie, tak? I moich bliskich ewentualnie. No tylko to trochę w idealnym świecie, w tym mniej idealnym świecie. Wiele razy spotkałam się z ludźmi, którzy mówili, mimo tego, że ulegali przemocy fizycznej i byli tam prani może nie wazonem albo czymś innym i oni nadal kochali, szczególnie ja akurat znam przypadki, że kobieta była bita, ale ona nadal kocha swojego męża i ona tak twierdziła i ona tak rozumiała, ona tak odczuwała. Interpretacja czym jej było to uczucie, które ona żywiła, to jakby to może już specjalistom, chociaż nie wiem, czy specjalista by sobie nawet poradził, ale ona twierdziła, że ona tego męża kocha, no i ona nie odejdzie. Więc różnie to bywa. Natomiast wróciłabym do poprzedniego, znaczy do tego naszego pytania, które jest bardzo trudne i myślę, że my na niego odpowiedzi tutaj nie mamy, bo z tego, co ja się orientuję, to może Zdzisław mnie popraw, zgodnie no jakby z zasadami naszego Kościoła, jedynym powodem do ponownego zamążpójścia jest niewierność poprzedniego współmałżonka. Nie, nie ma chyba innego bądź powodu. Śmierć. No, nie, bądź śmierć. Nie sądzę, że tak jest. Mam przekonanie i tak pamiętam to, sięgnąłbym chętnie i sobie przypomniał w prawie zborowym, ale wszędzie tam, gdzie jest realizowanie swoich pragnień seksualnych w odmienny sposób niż Pan Bóg to ustanowił, również jest podstawa do rozwodu i ponownego wstąpienia w ponowny związek małżeński. Ale przemocy tam nie ma. Jako powód. Może zostawmy ten temat, bo on jest rzeczywiście bardzo trudny i nie wiem, czy dzisiaj jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że warto zadać pytanie, które padło od naszych słuchaczy. Często się mówi, że rodzice powinni być razem dla dobra dzieci. Czy faktycznie dla dzieci lepiej jest, gdy rodzice są razem, nawet wtedy, gdy
występuje przemoc w małżeństwie. No ja mogę się tutaj wypowiedzieć jako dziecko z rodziny, gdzie występowała przemoc. I jako takie dziecko powiem, że absolutnie nie. Bo patrzenie na to, nie ma chyba nic gorszego, jak patrzenie na to, jak jeden rodzic bije drugiego rodzica. Albo jak jeden rodzic ucieka po całym mieszkaniu przed drugim rodzicem. A potem płacze, a potem ma wybite zęby i tak dalej. To jest trauma na całe życie. I gdybym miała wybór, to bym zdecydowanie wolała wychowywać się z jednym rodzicem, niż przeżywać to, co musiałam przeżywać, na co musiałam patrzeć. Tak samo nie musi być bicia, jeżeli jeden rodzic wyśmiewa drugiego rodzica, jeżeli krzyczy na niego, wyzywa, nawet nie dochodzi do fizycznej przemocy, tylko ta emocjonalna, słowna, psychiczna z tym całym bagażem, powiedziałabym, słowa mi brakuje tej atmosfery w domu, to jest patologia. To jest patologia tak samo jak bicie, jak alkohol, jak narkotyki. Dla mnie przynajmniej to jest taka patologia, tak działa destruktywnie na dziecko. Więc naprawdę, moim zdaniem, lepiej, gdy dzieci nie mają do czynienia z tak patologicznymi zachowaniami i nie muszą na nie patrzeć codziennie. Tym bardziej, że dziecko zawsze staje w obronie któregoś tego rodzica krzywdzonego. Próbuje bronić, uczestniczy w tym. Dziecko nie jest neutralne i nigdy nie będzie. Ono też ulega tej przemocy, nawet jeżeli przemoc jest kierowana wobec matki, to dziecko, kochając matkę, tak naprawdę odczuwa tą przemoc. To jest moim zdaniem największa tragedia. I dla żadnego dziecka, moim zdaniem, z moich tylko osobistych, więc bardzo subiektywne zdanie, nie jest lepiej trwać w takiej rodzinie. Naprawdę warto dziecku tego oszczędzić. Chciałbym wprowadzić inny jeszcze element do tej naszej dyskusji. A czy bywa tak, że zachowanie jednego ze współmałżonków może być okropne, wściekać się, skakać, rzucać, trzaskać. I to nie ma związku na przykład z drugą osobą, ale na przykład z jakimiś ciężkimi doświadczeniami w jego życiu. I czy to też jest przemoc? Ja uważam, że to nie jest przemoc. A mam takie obrazy, gdzieś tam już nie chciałbym to szczegółowo powiedzieć, gdy ktoś się dowiedział, może ktoś się dowiedzieć na przykład, że pracę utracił, że mu prawo jazdy zabrali, a on jest kierowcą taksówki. Różne takie sprawy. I wtedy, ale to nie kwalifikujemy jako przemoc. A tu było pytanie tylko o sytuację, tak, gdy występuje przemoc. No każdy z nas się czasem denerwuje. No, szczególnie ci bardziej tacy... Nieraz to wściekle wygląda. Tak, ekstrawertyczni. Tak, ja bym chciała jeszcze taki wątek poruszyć, że jeżeli my chcemy wychować dziecko w zaufaniu do Pana Boga, to też pamiętajmy o tym, że rodzice są reprezentami Pana Boga. I oni pokazują dziecku, jaki jest Bóg. I teraz jeżeli my pozwalamy na to, aby dziecko wychowało się w atmosferze, gdzie jest przemoc, to dzieci się później boją Pana Boga. One boją się Mu zaufać, boją się otworzyć przed Nim. Mają taki zaburzony zupełnie obraz tego, jaki jest Pan Bóg i to jest też bardzo destrukcyjne. Później bardzo ciężko jest takim osobom w dorosłym wieku otworzyć się na Pana Boga, tak? Żyją w lęku, w takiej niepewności. Myślą, że Bóg jest też taki groźny, tak? I no to zdecydowanie jest niszczące również w tym aspekcie duchowym bardzo, prawda? To bardzo trudno wybierać, bo wychowywanie przez jednego rodzica też ma pewne konsekwencje psychologiczne dla dziecka. To też wiadomo, że więcej problemów związanych z depresją u dzieci i młodzieży jest w rodzinach niekompletnych, tak, niepełnych. Ale jednocześnie, jeśli to doświadczenie bycia w rodzinie przemocowej, no ono może być różne, tak? To też, tak jak powiedziałeś, to jest kontinuum całe, prawda? Jak często tego doświadcza, czy jest tego świadkiem, czy ta trudna relacja między rodzicami, ona potrafi się jakoś zmienić w sytuacji, kiedy zwracają się do dziecka, czy potrafią w jakiś sposób tę relację zmienić, ratować, żeby tą rodzinę utrzymać, ale tylko dla dziecka. Może tak być i to są wybory indywidualne. To faktycznie, jeśli rodzice potrafią ze sobą rozmawiać, mogą jakiś rodzaj konsensusu utworzyć, ale to jest właśnie indywidualny wybór. To jest cała istota sprawy, że w pewnym momencie trzeba tego wyboru dokonać na własny rachunek.
trochę na koszt również, na przyszły koszt emocjonalny dzieci, które się ma. To jest taki trochę wybór pomiędzy mniejszym i większym złem tak naprawdę, bo ani rodzina z jednym rodzicem, ani rodzina z przemocą nie jest ideałem rodziny. I tutaj jest wybór, co jest gorsze. Tak. Natomiast pytanie było, czy faktycznie za wszelką cenę warto tą rodzinę utrzymać, bo ona zawsze jest lepsza niż rozbita rodzina. No to ja bym powiedziała, na pewno nie zawsze. Nie zawsze. No nie zawsze, nie. Nic. Tak. Dobrze, mówiliśmy dużo o asertywności, o stawianiu granic i sporo tych pytań, więc pozwolę sobie zadać takie pytanie związane z pożyciem seksualnym. Czy żona powinna spełniać wymagania seksualne męża, nawet jak tego nie chce? Czy zmuszanie do seksu w małżeństwie to gwałt, czy nie? I czy odmowa współżycia seksualnego w małżeństwie jest grzechem? Więc w zasadzie w jednym pytaniu kilka pytań, ważnych pytań, bo prawdopodobnie jest to problem, jeżeli mówimy o pożyciu seksualnym i o szczęściu w rodzinie, więc czy żona powinna spełniać wymagania seksualne męża, skoro on jest potrzebuje? Pytanie, czy mówimy o przemocy, czy o seksualności, prawda? Więc jeśli to jest ale może przemocowe, być przemoc właśnie w nie, chodzi o to, że w momencie, kiedy ona nie chce, nie ma konkretnie, kiedy nie ma potrzeby, tak? Albo kiedy ma zły dzień, no różne są. Powody są różne, tak? Ja bym jeszcze stawkę zrobił taką, że to jest symetryczna sprawa, dlatego że mam przypadki skargi jednej osoby, która mówiła, że mąż jej odmawia życia seksualnego i ona cierpi z tego powodu. A on powiedział nie. To pytanie można rozszerzyć. Tak, z tej strony. Dla mnie kluczem jest to słowo nie chcę. Jeżeli zmuszamy drugą osobę do robienia czegoś, czego ona nie chce, a sprawy seksualne są niezwykle delikatne, to jest naruszenie tej mojej takiej najbliższej sfery. To jest, no, nie wiem, no mam nadzieję, że nikt z nas nigdy nie uległ gwałtowi, ale nawet nie chcę sobie tego wyobrażać i mam nadzieję, że nikt z naszych najbliższych nie będzie w takiej sytuacji, ale małżeństwo, będąc jakby świętym związkiem, nie uświęca niegodnych czynów. Więc jeżeli faktycznie Biblia mówi o tym, że obie strony powinny współżyć ze sobą, więc jest, żeby nie unikały, ale jeżeli jedna strona faktycznie nie chce, to druga nie może jej zmusić. Dla mnie w małżeństwie nie ma obszaru na przymus. Z tym, że myślę, że tu jest trudniejszy problem, bo bardzo często, przynajmniej ja tak słyszałam w rozmowach z kobietami, mężczyźni używają, akurat od strony kobiet słyszałam, tak. Ale pewnie może być to i z drugiej strony, że mężczyźni stosują ten argument, że ty musisz, bo to jest obowiązek żony. Ja osobiście się z tym nie zgadzam i ja uważam, że niestety, jakby to trudno i kategorycznie nie brzmiało, jeżeli mężczyzna zmusza kobietę do aktu seksualnego, pomimo tego, że kobieta nie chce, to jest gwałt. Dla mnie to jest proste. Ja przedstawię taką opinię. Apostoł Paweł powiedział, żebyśmy nie unikali siebie, chyba że jak na jakiś czas, za obopólną zgodą. Więc jest wprowadzony ten element rozmowy małżonków, ale jesteśmy świadomi tego, jak fizjologicznie działa stosunek seksualny dla dobra małżonków. I nikt nie jest tak nieroztropny, żeby unikał przyjemności małżeńskich, jeżeli one są przyjemnością. Rzecz w tym, że aby to szczęście małżeńskie miało piękny finał w łóżku, to ono się zaczyna. W drodze, kto bramę otwiera, jak samochód wjeżdża, czy pani posługuje tam i otwiera, może siedzi za kierownicą. Ja tego się nie nauczyłem w życiu, ale mój znajomy zawsze podchodzi, otwiera drzwi do samochodu i zaprasza żonę do środka. To są pewne takie gesty, które świadczą o kulturze. I o szczęściu seksualnym nie decyduje czas spędzony na doznania seksualne,
tylko wcześniejsza relacja między tymi osobami. Więc gdy sobie to wyjaśnimy, to jest wszystko bardzo proste. Chyba tylko względy jakiejś zdrowia czy jakichś takich wyjątkowych niedyspozycji mogą być argumentem takim, że ktoś mówi, wiesz, chętnie, ale nie mogę. Ale jeżeli osoby żyją zgodnie i się kochają, szanują, lubią, to są dla siebie miłe, atrakcyjne i znika ten problem. Dlatego może warto osobom, które jakby może stykają się z tym dylematem, to może zwrócić ich do tego, żeby zaczęły ze sobą rozmawiać i szukały, gdzie faktycznie problem jest. Bo problem nie jest w tym, że jakby to jest skutek problemu, to, że jedna czy druga strona nie chce współżyć ze współmałżonkiem, a gdzieś tam musi być przyczyna. Tak. Warto o tej przyczynie rozmawiać, tak? Proszę, sam akt seksualny jest jakby takim ostatecznym krokiem w tej bliskości, gdzie wcześniej potrzebna jest bliskość emocjonalna, duchowa, intelektualna, prawda? W każdej sferze. I wtedy jakby to jest oczywiste, bo tutaj jeszcze też się zastanawiam, czy to pytanie nie było na zasadzie, że mąż jakby przymusza do pewnych rzeczy, które kobieta nie chce robić, tak? Czy może żona też w drugą stronę, też może takie zachowania mogą być. No i to jest właśnie kwestia rozmowy, tak? Dlaczego ja na pewne elementy na przykład współżycia się nie godzę, tak? O co chodzi? Dlaczego coś mi nie odpowiada? No o tym po prostu trzeba rozmawiać. Jeśli się nie będzie rozmawiało, no to znów są te niedomówienia, znów nie żyjemy w prawdzie, prawda? Ukrywamy pewne rzeczy, bo może nie ma odwagi. I teraz jak ma się budować bliskość? Tu jest niezbędne to, żeby w małżeństwie usiąść i sobie porozmawiać o tych sprawach. To jest odpowiedni nastrój potrzebny, tak? Żeby rzeczywiście to były warunki takie, że mamy czas, jest spokój, nie gdzieś tam w biegu, tak? Kiedy się do pracy szykujemy. To jest bardzo istotne i myślę, że wtedy te dylematy mogą gdzieś tam znikać, prawda? Jeśli o tym tak otwarcie będziemy ze sobą rozmawiać właśnie z szacunkiem, z miłością i z taką troską o siebie nawzajem. Na pewno nasza odpowiedź nie może być bronią w szermierce z partnerem swoim czy współmałżonkiem. Proszę nie używać naszej odpowiedzi w ten sposób. Proszę się zastanowić, jak wygląda dzień, a dopiero wtedy trzeba się wiedzieć, jak będzie wyglądała noc. Ja tu jeszcze jedną uwagę taką dookoła tego tematu bym powiedziała, bo miałam do czynienia parę razy z tym, że małżeństwa nie rozmawiały o swoich problemach emocjonalnych z nikim, ale o problemach w łóżku tak. Więc jakby wyciągały te problemy na zewnątrz małżeństwa, z czego jak się partner o tym dowiedział, czy partnerka, to już była taka blokada, że tam było strasznie trudno cokolwiek odbudować. Więc jak ja zachęcam o tym, żeby, jeżeli są problemy w małżeństwie, to żeby sięgać czasem o pomoc na zewnątrz, tak w tych sprawach seksualnych, które są niezwykle intymne, jeżeli już, to do seksuologa można się udać. I to najlepiej razem, ale nie powierzać i nie skarżyć się na swojego męża czy na swoją żonę, do znajomych, do rodziców, do kogokolwiek. To myślę, że jest bardzo istotne. To są bardzo delikatne sprawy. Czyli powiedzieliście tutaj o ważności komunikacji w tych problemach seksualnych. Dobrze, teraz kolejne pytanie odnośnie właśnie stawiania tych granic, asertywności. Bo ktoś napisał, skoro przytaczane były tak piękne teksty biblijne, przykłady, jak Jezus zachował się w różnych sytuacjach, jak powinniśmy się zachować my i jakie granice powinniśmy postawić względem partnera, gdy on stosuje przemoc, a jest osobą wierzącą? Być może jeszcze tutaj podsumujemy pewne myśli, które padły dzisiaj i jeszcze z poprzedniej konferencji. Co my możemy zrobić, albo jaką radę moglibyśmy udzielić tej osobie, która ewidentnie zmaga się z przemocą w rodzinie. Mąż, ten współmałżonek jest osobą wierzącą. Jakie powinniśmy mieć postawy, jakie stawiać granice w takiej sytuacji? Ja to bym w pierwszej kolejności zachęciła osobę, która ma z tym problem, do modlitwy. Naprawdę, tak szczerze do modlitwy, żeby o tym z Panem Bogiem rozmawiać, dlatego że
Pan Bóg naprawdę chce być naszym doradcą i chce nam poradzić, bo to jest tak ogólne pytanie, że tutaj ciężko jakby coś konkretnie w szczegółach odpowiedzieć. Natomiast warto jest też, poza właśnie rozmową z Panem Bogiem, uczyć się też komunikacji. Wiecie, są takie książki, które dają pewne wskazówki, jak komunikować pewne rzeczy, też pomagają nam zrozumieć samych siebie i w jaki sposób my możemy wyrażać siebie, żeby dla innych to było zrozumiałe. I na przykład książki Rosenberga, Komunikacja bez przemocy, Porozumienie bez przemocy, to jest coś, do czego ja bardzo zachęcam, dlatego że taka literatura pomaga nam określić to, co z nami się dzieje i wyrazić to innym ludziom w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. Także myślę, że takie narzędzia mogą być tutaj pomocne, żeby właśnie sobie poradzić z tym. Ja powiem przewrotnie, że czy osoba jest wierząca, czy niewierząca, jak stosuje przemoc, to granice powinny być takie same. Ja nie widzę różnicy. Natomiast osobom wierzącym, myślę, łatwiej jest to naprawić. Bo wierzymy w to, że nie jesteśmy sami, że jest Bóg, który nas uczy, do którego możemy się zwrócić chociażby w modlitwie, ale to, że jest osoba wierząca, to nie znaczy, że mamy mu pozwalać na więcej w naruszaniu naszych granic i pozwalać na więcej w stosowaniu przemocy wobec siebie, dlatego z osobą wierzącą. No wręcz tak naprawdę myślę, że od osoby wierzącej powinniśmy wymagać więcej. Więc tutaj pytanie jest absolutnie takie same granice, jak dotyczy to każdej innej osoby. Natomiast sięgnąć po pomoc Boga, do Boga, ale tak jak już nieraz rozmawialiśmy, do ekspertów również. No czasami tak daleko zajdziemy w tej wzajemnej, ja bym powiedziała wręcz nienawiści, bo mamy w małżeństwach niestety różne sytuacje, że trudno jest samemu nawet uklęknąć i się pomodlić razem. Czasami już któraś ze stron nie chce. Tutaj, więc wtedy trzeba sięgnąć dalej po pomoc. Tutaj wygląda na to, że to rozumienie tego chrześcijaństwa, tego faktu, że ktoś jest wierzący, jest błędne. Jest po prostu nieprawidłowe, więc być może należy to jakoś skonfrontować. Próbować nauczyć tego partnera, czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo. Od nowa. No właśnie, bo może ta powinien osoba, się nawrócić ten wierzący. Ta osoba zadaje również takie pytanie, jak zrozumieć duchowość takiej osoby, która stosuje przemoc. Czy w ogóle można myśleć takimi kategoriami, jak właśnie duchowość, tak? My nie wnikniemy w to. Pewnie nie wnikniemy. Tak. Ale mam dwie rady, które stosowałem, a uważam, że miałem fajne małżeństwo. Więc pierwsze, że modliliśmy się zawsze razem i prosiliśmy Pana Boga, żebyśmy się kochali, szanowali i lubili. I druga kwestia, Małgorzata powiedziała, tutaj wskazała książkę interesującą, ale ja razem z żoną przeczytałem całą książkę Chrześcijański dom. Razem czytaliśmy sobie karteczka po karteczce. Tam jest tak pięknie przedstawiona wartość małżeństwa, rola męża, rola żony i to jest no, cudnie opisane. Rola dzieci, całego domu, otoczenia, wyborów różnych. Także no, jak mógłbym nie korzystać z rad, które mi Pan Bóg daje tak tutaj na ręce, a to służy mojemu szczęściu. No musiałem się z tym zapoznać i każdemu radzę. Mhm. Tak, książka Chrześcijański dom. Tak, ja w antykwariacie ją widziałem. jako jedną z najlepszych pozycji. Drodzy, kolejne pytanie. Brzmi w ten sposób. Klaps dany dziecku to też przemoc. Zamykanie w ciemnym pokoju to też przemoc. Jakie są inne metody, oprócz właśnie wymienionych, które pomagają dziecku uczyć się nowych zachowań, w tym stosowanie się do pewnych zasad rodzinnych i społecznych? Przede wszystkim, jak spojrzymy na Pana Boga, to jak On nas wychowuje? Z ogromną miłością, prawda? I teraz, jeśli my nauczymy się budować bliskość emocjonalną z dzieckiem, jeśli zaczniemy od tego, że będziemy dzieci kochać bezwarunkowo, ale w taki sposób, żeby one to widziały, a nie tylko gdzieś tam w środku, ja czuję tę miłość, ale na zewnątrz niekoniecznie to okazuje. To jest coś, co jest absolutną bazą do tego, żeby nasze dziecko chciało z nami współpracować.
Ja absolutnie nie jestem zwolenniczką ani klapsów, ani takiej izolacji właśnie gdzieś tam w ciemnym pokoju. Zdecydowanie nie. Co nie znaczy, że dzieci nie mają ponosić pewnych konsekwencji. To jest też bardzo ważny element wychowania, bo Pan Bóg też nas tego uczy. Chociażby właśnie wspomniany Eden i to, że Adam z Ewą nie mogli nadal przebywać w tym ogrodzie, wtedy, kiedy przekroczyli te granice tego zakazu, który Pan Bóg dał. Więc zdecydowanie również stosowanie konsekwencji, ale to wszystko naprawdę potrzebne jest, aby stosować z miłością. Słuchajcie, mogę się podzielić taką historią, kiedy na warsztatach pewna z osób mówiła, że dziecko nie lubi się przytulać, że jest takie zbuntowane, że jest taki dystans z tym dzieckiem. A zaczęła stosować pewne zasady związane właśnie z okazywaniem miłości, z nazywaniem uczuć, jakby pozwalaniem temu dziecku, żeby ono czuło to, co czuje. Budowanie bliskości przez taką komunikację. Właśnie widzę, że jest ci smutno, widzę, że jesteś rozzłoszczony. I okazywanie właśnie takiego szacunku dziecku. Dawanie dzieciom wyboru, tak jak Pan Bóg nam daje wybór. On nas nie zmusza, On nam daje zawsze wybór. Masz tą drogę albo tę drogę, wybierz, którą chcesz. Ta się łączy z takimi konsekwencjami, ta z takimi. I to samo właśnie z dzieckiem. Dawanie wyboru, gdzie każda droga prowadzi do jakiejś konsekwencji. I to dziecko później te konsekwencje na sobie może doświadczyć, tak? To wyobraźcie sobie, że osoba, która zaczęła takie zasady stosować, mówi, dziecko już chce się do mnie przytulać. Zmieniło się coś. Więc to naprawdę tak jest, że jeżeli my sobie wyobrażamy, że dyscyplina to związana jest z surowością, z tym, że ja jako rodzic jestem teraz autorytetem i ty masz mnie słuchać. Nie, Pan Bóg z nami tak nie postępuje, On nas takiego czegoś nie uczy. To ma się opierać na miłości i na bliskości emocjonalnej. Ja do tego zachęcam, jakby żeby od tego zacząć, żeby to był punkt wyjścia. To ja tak może kontrowersyjnie wyrażę trochę inną opinię. Ja osobiście klapsy stosowałam. Ja nie do końca widzę samo zło w klapsach. Ja stosowałam karę idź do swojego pokoju. Natomiast nie zawsze to było dobre, że tak robiłam. Kiedy było złe, kiedy było to pod wpływem takich negatywnych emocji, kiedy byłam bardzo zdenerwowana i decydowałam impulsywnie o tym klapsie czy o tej karze, to teraz jestem przekonana, że były to złe decyzje. Natomiast jeżeli dziecko, szczególnie małe, któremu nie da się jeszcze wiele rzeczy wyjaśnić. Dzieci malutkie uczy się przez przykład lub przez zakazy i nakazy, po prostu. Bo nie da mu się wytłumaczyć, słuchaj, tego nie możesz zrobić, bo są takie i takie konsekwencje, jak zrobisz to, to będzie takie, jak nie zrobisz, to nie. Bo on jeszcze za mały jest, żeby zrozumieć. Moim zdaniem oczywiście. Natomiast jeżeli stosujemy jakąkolwiek karę, to najpierw, tak jak i w małżeństwie, ja zawsze uważam, jeżeli jestem zła na męża, to najpierw się wyciszam, najpierw się pomodlę, a potem dopiero podejmuję działania, jak moje wszelkie negatywne emocje znikną. I to samo powinno być w relacjach z dziećmi. I owszem, czasami przez to, że jest dziecko małe i trzeba ich nauczyć granic, bo jeżeli my nie nauczymy granic, to ich potem nikt nie nauczy, ale te granice, te podejmowanie decyzji o karze, na przykład jaka kara powinna być kiedy, powinna być wtedy, kiedy te negatywne emocje opadną. Kiedy możemy się skonsultować z Bogiem w modlitwie, co zrobić, jak zrobić. I wtedy, gdzie te emocje z logiką się łączą, emocje pozytywne, czy takie racjonalne ze zdrowym rozsądkiem, to wtedy możemy decydować. Natomiast umówmy się, jesteśmy ludźmi. Ja nie wiem, no, czy wy, ja jestem, przynajmniej byłam kiedyś furiatem i na pewne emocje, na pewne zachowania po prostu reagowałam od razu. Ja nie byłam w stanie zapanować nad sobą, a dzieci niestety są słabe i zawsze jakby najłatwiej się na nich wyżyć. I to jest tragedia, to jest myślę coś, nad czym powinniśmy też prosić Boga, żeby nas uczył, żebyśmy patrzyli na dziecko jak na drugiego człowieka, a nie jak naszą własność, z którą możemy robić wszystko. Ale pomimo tego twierdzę, że od czasu do czasu jakaś kara dla postawienia granic jest konieczna. Wydaje mi się, że też jest przeswodzony obraz Pana Boga, jeżeli mówimy, że Pan Bóg zawsze się do nas odnosi z miłością. On do nas się odnosi zawsze z miłością, ale pamiętamy, jaka jest historia narodu izraelskiego i pamiętamy, że był potop, i różne takie kwestie. Więc Pan Bóg powiedział, tu są błogosławieństwa
na takiej drodze życia, tu są przekleństwa. My powinniśmy jasno postawić w domu, jakie u nas zasady obowiązują. Że takie mówię podstawowe, że o tej i tej godzinie przychodzi się do domu, że się śpi w domu. Chyba najważniejsze, co nie? Dla takich dzieci dorastających. Następnie podział obowiązków. Ojciec z matką nie mogą być takimi, nie chcę, jucznymi zwierzętami, które wszystko wykonują w tym domu, a dzieci sobie siedzą. Musi być podział obowiązków. Nie zawsze to dzieciom odpowiada. Wtedy mówimy, słuchajcie, no i właśnie, bardzo często przenosimy z domu model oddziaływań wychowawczych. I ja miałem jakiś określony model. Byłem zdumiony, gdy moja żona mówiła, idź do kąta, twarzą do kąta i stój. Patrzę, one stoją. Ja zawsze uciekałem, bo ja byłem krnąbrnym takim chłopakiem. One stoją. Mama, mogę wejść już z kąta? Jeszcze nie, bo tak i tak postąpiłaś. Postała. I to była kara. Więc trzeba naprawdę mądrości rodzicielskiej i korzystać też z doświadczeń odmiennych współmałżonka, współmałżonki i wybierać to, co jest lepsze, co inni też fajnego podpowiedzą. Tu chodzi o tego klapsa, prawda, bo on jest zawsze wyrazem, tak się uważa współcześnie, bezradności rodzica, prawda, jakimś takim brakiem dojrzałości, ale no, te emocje, które nam towarzyszą w sytuacji takiej, że dziecko robi coś, co nam się wydaje zupełnie nieodpowiednie i może być dla niego szkodliwe, no czasem nad tym nie da się zapanować, to prawda. Trzeba się też nauczyć tego rozważnego rodzicielstwa, tego wyznaczania granic dla dzieci. A jeśli chodzi o dzieci już dorastające, no to już jest zupełnie inna historia. Tak, ale wiemy właśnie, że takie wychowanie z kolei bez ograniczeń, to przykład Heliego mamy. Co się zadziało, kiedy było takie zrozumienie, to ja nic już nie zrobię. I absolutnie dzieci powinny ponosić konsekwencje, tylko to muszą być wyważone, mądre, przemyślane, takie, żeby one były wychowujące i edukujące te dzieci, żeby one rozumiały związek przyczynowo-skutkowy, żeby nie czuły się pokrzywdzone. Wiecie, bo jeżeli właśnie my będziemy dawać karę zupełnie nieadekwatną, zawsze taką samą na przykład, to ja ci teraz będę odbierać telefon zawsze, albo nie będziesz oglądać bajek. Jaki to ma związek z tymi konkretnymi zdarzeniami? Żadnego. Dziecko się nie uczy związku przyczynowo-skutkowego. Może mieć takie coś, jestem pokrzywdzony. To po co ja mam się starać, jak i tak to mi nie wychodzi? Wiecie, jakby to naprawdę wymaga ogromnej mądrości. Ja teraz próbuję sobie wyobrazić, czy Pan Jezus dawałby klapsy dzieciom? Jakby ja sobie na takie pytanie chcę odpowiedzieć. Czy by to robił? Czy on by taką metodę stosował? Nie, on szukał klucza do serca. Szukał klucza do serca dlatego, że Pan Jezus chciał zaangażować wolę. Tak jak każdego z nas chce zaangażować wolę. Jeśli my mamy do czegoś przekonanie, to się będzie działo. Oczywiście w sytuacji zagrożenia życia dziecka. Nie wiem, ono wybiega na ulicę, ja nie będę stała i mu tłumaczyła. Teraz słuchaj, kochanie, to jest niebezpieczne. Czy tak jak Małgosiu mówisz, małe dziecko wkłada rękę w ogień. Ja wtedy działam szybko, prewencyjnie. Ale generalnie ta zasada właśnie wychowywania w takiej, żeby dziecko uczyło się podejmować mądre wybory, odrzucać zło. To jest ten cel, który powinien przyświecać. Pozwólcie, że... Ale chciałbym jeszcze jedno. Proszę bardzo. Stał taki piec olbrzymi u nas, rozgrzany do czerwoności i jedno z dzieci, co się w domu wychowywało, to tak szło do tego pieca. I w końcu rodzice wzięli i wtedy, gdy piec był dość gorący bardzo, dotknęli mu palcem. I aż taki bąbelek wyskoczył. Już było zażegnane niebezpieczeństwo. Ale jeszcze, przepraszam bardzo, taka jakaś istotna myśl mi umknęła, ale my nie mówimy o straszliwej karze, jaką są słowa. My musimy powiedzieć, że nie wolno mówić dziecku, nic z ciebie nie będzie. Albo głupi jesteś. Jesteś głupi. Tak. Jesteś nigdy tego nie nauczysz się, nigdy nie opanujesz. Najlepsi moi nauczyciele byli ci, którzy mi dawali o jeden plus więcej na ocenie i przytulali mnie i mówili, bo z Pana będzie dobry człowiek. Jedna osoba mi tak powiedziała. Pamiętam na całe życie. I to jest tak zobowiązujące. I właśnie te pozytywne oddziaływania względem naszych dzieci, tyle, że szkoda, że tak późno to pojąłem. Ale przekazuję to swoim dzieciom i wnukom, co mnie się nie udało. Pozwólcie zatem na ostatnie pytanie. Chociaż tych pytań jeszcze jest trochę. Nie odpowiedzieliśmy na wszystkie, ale
Jest takie pytanie dotyczące duszpasterstwa rodzin. Jakby wracamy teraz do roli Kościoła. Jak Kościół realizuje to zadanie? Może macie jakąś wiedzę, może wiecie o jakichś programach, może macie jakieś sugestie, co Kościół, co pastorzy, co być może starsi zboru, cały zbór może robić w tym duszpasterstwie rodzin? To jest takie bardzo ogólne pytanie i bardzo rozległe. Ja bym się dopytała, a czego się spodziewasz w duszpasterstwie rodzin? Ja wiem, że na przykład pastor naszego zboru odwiedza rodziny. No to jest na pewno, należy do duszpasterstwa. Ale on nie jest w stanie odwiedzić wszystkich i na tyle często, jak się ludzie spodziewają. Mamy diakonat, mamy różne grupki takie, które osoby się znają i się spotykają albo online, albo na żywo, albo w jakichś projektach, które robimy. Ale znowu, czy to jest coś, czego się ktoś spodziewa? Są warsztaty na pewno, są warsztaty dla rodzin, są warsztaty dla rodziców. Warsztaty zdrowych relacji są również. Są warsztaty dla rodziców i proszę bardzo, dwie osoby były. Prowadzi akurat Beata Baron. Więc dzieje się na pewno dużo. Tylko pytanie, czy ktoś chce, żeby przyszedł do mnie, żeby przyjść do niego do domu i wszystko mu podać na tacy? Czy może chce wyjść z domu, poszukać aktywnie i wybrać sobie z tego, co Kościół oferuje? Zachęcałabym do tego drugiego. Kościół też wielką wagę przykłada do rodziny, chociażby przez to, że mamy Dzień Rodziny Adwentowej. I to nieprawda, że to jest takie nic nieznaczące, jeżeli te dzieciaki przygotują nam jakieś kartki, jakieś bukieciki małe przy pokwiatuszku każdemu dadzą i tym osobom, które na przykład nie mają tutaj dzieci czy wnuków, też dadzą. To jest tworzenie naprawdę dobrej atmosfery. Także można zawsze powiedzieć, powinien robić więcej. Ale korzystajmy z tego, co już robi, prawda? No ta konferencja jest chyba też wyrazem tego, że robimy coś w duszpasterstwie rodzin. Myślę, że tak. Zresztą tu jest też takie pytanie, czy Kościół powinien prowadzić kursy z zakresu asertywności, komunikacji, wychowania, relacji w małżeństwie, rozwiązywania konfliktów jako forma zapobiegania i edukacji dobrych wzorców? No odpowiedź, że tak. I Kościół to robi. I dobrze, że robi. Dobrze, że mamy możliwość rozmawiać. Swobodna rozmowa właśnie na trudne tematy, więc wspólnie mówimy nie przemocy w rodzinie. Bardzo dziękuję wam za udział w tym panelu pytań i odpowiedzi. Tak jak już wspomniałam, nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, ale zachęcam was do tego, abyście obejrzeli cały panel różnych programów i poprzedniej edycji, i tej edycji raz jeszcze zachęcili innych. Myślę, że będzie to naprawdę bardzo korzystne. Moi drodzy, już 27 listopada o godzinie 10 w programie Warsztaty Zdrowych Relacji mamy spotkanie, które poprowadzi Mirosław Kudziak, który na co dzień pracuje z ofiarami przemocy seksualnej i gwałtu, a rozmawiać będziemy o nadużyciach w seksualności. Dlatego serdecznie was zapraszam również na warsztaty zdrowych relacji. Materiał z dzisiejszej konferencji będzie udostępniony już niedługo na kanale Nadzieja TV. Dzisiaj już kończymy program, ale nie kończymy rozmawiać o przeciwdziałaniu przemocy, bo tak jak powiedzieliśmy już wielokrotnie, mówimy nie przemocy rodzinie. Wierzę, że materiały z tej edycji i z poprzedniej będą służyły edukacji, będą służyły zapobieganiu i umiejętności w działaniu w sytuacjach występowania przemocy. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za wszystkie pytania, dziękuję wam również za odpowiedź. Dziękujemy. Dziękujemy.